Cześć, ja jestem Haczka i witam Was na kanale To Jagodne. Dziś porozmawiamy sobie o trzech plagach, ale zanim zaczniemy, ostrzegam, nie zachęcam do spożywania posiłków przy dzisiejszym odcinku. Opowiem Wam o trzech straszliwych zarazach, które wstrząsnęły całym Torilem i miały ogromny wpływ na jego historię. Zestawimy je razem, ponieważ większość żyjących obecnie istot pamięta te wydarzenia i ogrom śmierci, którą spowodowały. O wszystkie trzy obwiniano standardowo kościół Talony, bogini trucizn i chorób, natomiast żaden kapłan dobrych bóstw nie był w stanie dać sobie z nimi rady. Pierwsza zaraza zwana była pierzastymi płucami. Zakażenie następowało drogą wziewną, gdy wdychano zainfekowane powietrze. Po trzech dniach inkubacji objawiała się na dwa sposoby. Mogła doprowadzić do nekrozy, czyli martwicy pęcherzyków płucnych i niewydolności oddechowej lub do ich wysychania. Tak czy inaczej sprowadzała na nieszczęścika straszliwe cierpienie i przeważnie śmierć. Ale to dopiero po około 10 dniach męczarni. Ważnym było, aby chory był odpowiednio nawodniony, bo w przeciwnym razie szybciej kopał w kalendarz. Jedynym plusem był fakt, że jeśli jednak kapłanom udało się nieszczęśnika uratować, był on odporny na tę chorobę. Pierwsza wersja, czyli ta z martwicą, uderzyła w Prokampur w roku tarczy, czyli w 1367, czyli rok przed opuszczeniem Kandylki przez Abdela i Goriona. Ludzie umierali setkami, szczególnie w dzielnicach biedoty. Zarówno władze, jak i medycy Prokampur działali zbyt wolno, przez co zarażeni szukali pomocy u kapłanów Helma i Torma. Opuszczali dzielnicę biedoty i wchodzili do dzielnicy świątynnej, czym rozprzestrzeniali chorobę dalej. Wtedy dwójka kapłanów, służący Tymorze Orn Tawil i kapłanka Liry Bani Adolister, wpadli na genialny pomysł i postawili ołtarze swych bóstw w dzielnicy biedoty. Dzięki temu chorzy mieli leczenie na miejscu i nie przenosili chorób dalej. Wkrótce inni kapłani dołączyli do nich. Cała ta akcja nie spodobała się Tultyrom, czyli rodzinie rządzącej Prokampurem. Uważali oni, że nie wolno se od tak budować ołtarzy, świątyń i kaplic, gdzie popadnie, no i cała religia miała być zamknięta w dzielnicy świątynnej. Oczywiście nie mieli pojęcia o tym, ile dzięki temu zabiegowi udało się uratować istot. W 1475 roku, czyli na dzień dzisiejszy 17 lat kanonu Ukrainy temu, druga wersja pierzastych płuc, czyli ta wysuszająca płuca właśnie, uderzyła w Waterdeep, zabijając kilkasetek tysięcy ludzi. Drugą z plag była plamista plaga. Objawiała się powstawaniem bolących i ropiejących wrzodów, które po pęknięciu pozostawiały okropne blizny na skórze. Zarazić się można było poprzez dotknięcie zarażonego, zaś choroba rozwijała się w ciągu jednego dnia. Oprócz pojawiających się wrzodów, choroba powodowała porażenie układu nerwowego. Chory prawie zawsze permanentnie tracił węch, czasami także wzrok. W związku z czym uszkodzenia błędnika bardzo często pojawiały się także problemy z utrzymaniem równowagi u chorego, co doprowadzało do zaburzeń przestrzennych. No i to wszystko razem wzięte sprowadziło szaleństwo. Jeśli choremu udało się przeżyć przez 2 dni i 2 noce, miał szansę wyjść z tego obronną ręką, choć przez kolejne miesiące był niezwykle osłabiony, no i oczywiście blizny po krostach nigdy nie znikały. Trzecią i ostatnią zaraz była drżąca plaga i w 1370 roku uderzyła w miasteczko Scardale i zmniejszyła populację mieszkańców z 10 do 4,5 tysiąca w 2 lata. Pierwszym zaobserwowanym symptomem choroby było straszliwe i niemożliwe do opanowania drżenie kończyn, od czego choroba wzięła swoją nazwę. Walka lub rzucenie czarów przez zarażonego były praktycznie niewykonalne. Po 10 dniach na twarzy, pod pachami, w pachwinach pojawiały się czarne wrzody, które z czasem żółkły i pękały. To między innymi dlatego mieliście nie jeść. Kontakt z tą wydzieliną zaraża oczywiście kolejne osoby. Oprócz tego chory często tracił mowę, a ból, jakiego doświadczał, był nie do zniesienia. Ciekawostką jest to, że jaszczuroludzie byli całkiem odporni na drżącą plagę, przez co nieraz spuszczano ich do miasta, by pożerali ciała tych, których choroba zabiła. Jedyną sprawdzoną metodą uleczania choroby była kombinacja czarów, objawień i wtajemniczeń, do których należało rozproszenie magii i leczenie chorób. Czary te były niezwykle kosztowne, przez to tylko nieliczni mogli sobie na nie pozwolić. Reszta zakażonych mogła jedynie łagodzić ból poprzez zanurzenie się w wodzie. Co ciekawe, choroba dotknęła jedynie miasteczko Scardale i nie wydostała się poza jego mury. Nikt nie wiedział jednak, skąd wzięła się ta plaga, no i fakt, że można było ją uleczyć poprzez rozproszenie magii, rzucała cień podejrzeń na czarodziejów, którzy mogli chcieć zniszczyć miasteczko z jakiegoś powodu. To wszystko, jeśli chodzi o nasze trzy plagi, ale jest ich dużo, dużo więcej i z chęcią opowiem Wam następnym razem o kolejnych. No ale teraz zapytacie, jak wykorzystać plagi na swoich sesjach. Przede wszystkim plagi zsyłają najczęściej bogowie. No ale nie tylko, no bo przecież są na świecie szaleni nekromanci, są talonici lub inne pokręcone świry. Są też szczury, pchły, różne inne brudasy.
Pomysłów na sesję związaną z trzema plagami z przyszłości jakby może nie być, bo te plagi już się skończyły. Ale zawsze mogą wrócić. Jak dżuma, odra czy inne polio. Dziękuję antyszczepionkowcom. Dlatego podrzucę wam pomysł na sesję związaną z powrotem plagi. Pomysł jest taki. Plaga pierzastych płuc powraca. Akurat drużyna twoich graczy wpadła w oko Beszabie, a Tymora odwróciła się do nich plecami. No bo znaleźli się w mieście będąc epicentrum zarazy. W nocy popili, rano bramy już były zamknięte, a żołnierze nie wypuszczają nikogo z miasta. Do środka oczywiście też nikt nie wlezie. Zrzucenie winy na kapłana jest najprostsze, dlatego czterech kapłanów bogini chorób i trucizn już zostało kamieniowanych przez tłum. Ostatni zaś trafił do lochów. No, bardziej dla własnej ochrony. I w sumie tak na wszelki wypadek. Ale rada miasta, władca, książę, biskup, no ktokolwiek tam rządzi w mieście, no nie jest do końca taki głupi. Kapłan talony w lochu, a choroba dalej się rozprzestrzenia i nasila. No to kto jest winny? Trzeba zacząć śledztwo, a lud szuka winnych. No więc kto następny będzie winny w kolejności po kapłanach talony? Ano oczywiście, że przyjezdni. No i kto jest przyjezdni? No właśnie bohaterowie twoich graczy. Zostają obrzuceni błotem, kamieniami przez tłum, żołnierze lokalnego władyki ratują ich i zaprowadzają do niego, no a ten, wiedząc, że ma do czynienia z ludźmi światowymi, zleca im śledztwo. Zaczynają się więc poszukiwania winnych. Kto jest winny? Ty wiesz, że to lokalny czarodziej, który zatruwa podziemną rzekę, z której czerpana jest oczywiście w mieście woda. Ale dlaczego to robi? No ponieważ ten lokalny władyka skazał osobiście na śmierć jego małżonkę. Bez dowodów, tylko dlatego, że była znachorką i podpadła kilku ludziom. No ale jak twoi bohaterzy do tego dojdą, no to już zależy oczywiście od ciebie. To by było na tyle. Widzimy się w następnych materiałach. Strzała.